Zupełnie jakbym był tam w środku. To jest niesamowite. Jakby tutaj z tyłu coś jeszcze było. To jest bardziej wyraźne niż rzeczywistość. Witajcie. Zadaniem marketingowca w naszej branży jest przede wszystkim to, żeby widownia kojarzyła markę, a same gry dobrze się sprzedawały. My, szanujący się gracze, podejmujemy decyzję o zakupie gry pod wpływem recenzji, opinii innych lub materiałów z internetu. Mimo tego, że prawie wszędzie mamy zasięg, a w każdym lokalu znajdziemy Wi-Fi, niestety dla wielu dominującym kanałem dostarczającym informacje nadal jest telewizja. Jak wiemy, telewizja kłamie, rodzinna ramówka jest beznadziejna, a do tego wszystkiego dochodzą 12-minutowe reklamy. Nie zmienia to jednak faktu, że duży procent potencjalnych klientów zdobyć można w przerwie między programami. Janusze marketingu na przestrzeni ostatnich 3 dekad dostarczali nam reklamy beznadziejne, znośne, jak i takie, które były w stanie rozbawić i zaimponować hardkorowemu graczowi. Dzisiaj na tapetę trafią właśnie reklamy, a ja postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak sprzedać grę. Oczywiście reklamą. Zaczynajmy. Reklamy gier wideo stały się szczególnie widoczne w Japonii i w Stanach na przełomie lat 80. i 90. Branża była jeszcze młoda, a dla Szarego Kowalskiego stereotypowym graczem był uczeń podstawówki. Dlatego też reklamy gier miały niewiele wspólnego z faktyczną rozgrywką. Mieliśmy przebierańców, eksplozje, jakieś dziwne psychodeliczne zjazdy. Środowisko speców od reklamy zdało się dzielić dziecięcych konsumentów na 2 grupy. Tych grających i tych jeszcze nie grających. Mimo że termin gracza niedzielnego jeszcze nie istniał, to już wtedy Nintendo zdawało się dzielić dzieciaki na leszczy, czyli jak na ironię ich dotychczasowych konsumentów, oraz tych fajnych, cool, w skórzanych kurtkach z włosami na żelu, którzy właśnie podkradli ojcu kilka świerszczyków. No i oczywiście, też pewnie zaraz będą grać. Wypisz, wymaluj reklama pierwszej Zeldy, w której dzieciak rapuje. Skoro już mowa o Nintendo, warto też zwrócić uwagę na krwawą wojnę Segi i Wielkiego N, gdzie młode umysły zalewano niezrozumiałymi informacjami i chwytliwymi sloganami. Wzajemnie rywale zdawali się prześcigać w pomysłach, jak pokazać to, że to akurat konkurencja jest gorsza. Stąd też słynny slogan: The Sega Genesis has blast processing, Super Nintendo doesn't. Poważnie? Rozumiem, że to, co sprawia, że produkt A jest lepszy od produktu B, to to, że nie jest zły? Sega ma blast processing? Co to w ogóle jest? Ja w swojej konsoli mam, nie wiem, bang bang aliasing i rakietowe doczytywanie tekstur. To chyba dobrze, prawda? Korzystając z niewiedzy milusińskich, giganci zdawali się sobie chować pokolenie fanboyów, które dałoby się zabić dla ukochanej marki, nie wiedząc nawet dlaczego. Na przestrzeni lat producenci konsol zaczynali dojrzewać, a wydawcy gier przestawali robić reklamy, które zdawały się inspirować młodego Michaela Baya. U nas reklamy gier nie były aż tak popularne jak na zachodzie i nadal za bardzo nie są w sumie, ale sam pamiętam to maleństwo. Ej, mały, chcesz się przejechać? Pikachu! Skakuj! Zaczyna się. Momencik, zaraz wracam. Reklama Pokémonów, którą dało się zobaczyć czasem przed premierą nowego odcinka, była raczej smaczkiem niż marketingowym zwycięstwem. Jeżeli miałeś wtedy 8 lat i oglądałeś Polsat do, nie wiem, 15, to raczej wiedziałeś, czym są Pokémony. To właśnie ta reklama pokazuje, na czym polegał problem reklam telewizyjnych. Dawniej rozgrywka była uboga, a rozpikselowane ludziki nie zachęcały za bardzo do nowego hobby. Marketingowcy, zamiast skupić się na produkcie, skupiali się na kliencie, jaki on będzie dzięki produktowi. Gra da ci niesamowite doznania, gra sprawi, że będziesz fajny, gra zwali cię z nóg. No, to zdawało się mówić nam reklamy. Mało kto wiedział, czym jest gra i trzeba było to ludziom wytłumaczyć, albo po prostu nagłośnić markę, jak w reklamie Pokémonów. Nie było tam nawet sekundy rozgrywki, ale każdy wiedział, o co gra. It had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon. Czuję, że żeby się nie pogubić, to w tym miejscu powinienem nakreślić jakąś taką roboczą granicę między reklamą a trailerem, który to w międzyczasie stał się szalenie popularny. Trailery to zupełnie inna bajka. No i dla wielu nawet sztuka. Można by powiedzieć, że trailery to takie reklamy dla graczy. Tutaj nie rzuca się durnych sloganów i ogranicza owijanie w bawełnę do minimum.
wiemy, do kogo się kierujemy, a po drugiej stronie jest świadomy konsument. To nie jest już na zasadzie konsumencie kup grę. Teraz mówi się kup naszą grę, a nie inną, konkurencyjną. Nad samymi trailerami rozwodzić się nie będę. Wiecie, o co chodzi. Producenci konsol i wydawcy gier znaleźli sposób na dojście do nas. Nadal jednak pozostawał problem zwyczajnych konsumentów i tutaj zdają się być dwie szkoły robienia reklamy. Pierwsza z nich zakłada podpięcie casuala pod hardkorowego gracza. Pokazujemy może gameplay, może CGI. Druga zaś nadal robi z ludzi idiotów. Gdy w tym pierwszym przypadku konsument nie zna gry bądź marki, no to jego problem. Powinien być na czasie, bo inni grają, no i wiedzą, o co chodzi. Zdawałoby się, że jest to rozwiązanie idealne. Nie ignorujemy hardkorowców, a casualom, nie grającym, dajmy kredyt zaufania, że może, podkreślam może, mają jakieś szare komórki. Pamiętam, jak 2-3 lata temu przed seansem w kinie zobaczyłem zwiastun CGI trzeciego Assassin's Creed'a, gdzie Connor wbijał się w brytyjski oddział w towarzystwie fajnej muzyki. Zamiast pokazywać, że Assassin's Creed jest najbardziej czadową grą ever, z zabójcami i w ogóle eksplozje, zwyczajnie przypominano nam, że gra jest i że marka istnieje. A ja, przecierając oczy po ciężkim dniu w TV gry, cieszyłem się, że nie muszę się już wstydzić z bycia graczem. Kurde, prawie jak coming out w jakiejś zaściankowej wiosce. Jednak w tym podejściu można się oczywiście potknąć. Patrz, reklama Last of Us, która stoi trochę w rozkroku. Jest mrocznie, jest gameplay, jakaś tam pogadanka aktorki dubbingującej Ellie, jednak sam efekt transformacji bije po oczach, no jest zwyczajnie słaby. No, popatrzcie sami. Potrafisz zabić? Albo zrobić coś gorszego. Wydaje mi się, że zarówno gracz, jak i niegracz skapnie się, że coś jest nie tak lub zwyczajnie na siłę, no albo że ktoś tu próbuje zrobić z nas idiotę. Wtedy mamy efekt uboczny. Zamiast budować popularność marki i sprzedawać kolejne pudełka, budzimy poczucie zażenowania i wyśmiewcze grymasy. Patrz, reklama Far Cry 3, którą polecił jeden z was na Facebooku. Ale co zrobisz, kiedy wszystko, co kochasz, zostaje ci zabrane, braciszku? To właśnie wtedy dowiadujesz się, kim naprawdę jesteś! Czy mówiłem ci, jaka jest definicja szaleństwa? Nie wiem, może to ja mam jakieś uprzedzenia do polskiego dubbingu, jako że jestem otyłym Amerykańcem, ale wydaje mi się jednak, że prędzej kupiłbym tego Assassin's Creed'a niż Far Cry'a. No ale dobra, popatrzmy teraz na coś, gdzie nie skupiamy się na jakości, bądź jej braku, wykonania aktorów głosowych, tylko na czymś zupełnie innym. Takie rzeczy tylko w grze. Tylko w Battlefield 4. Tja, tylko w Battlefield 4. Widzicie, i to potwierdza moją tezę. Próbowanie za bardzo wychodzi źle i jest, że tak rzucę slangiem po raz kolejny, przypałowe. Jednak milczenie jest złotem i wydaje mi się, że trailer CGI radzi sobie o wiele bardziej. Patrz na nasz trailer Wiedźmina, który był naprawdę fajny. Czy więc da się zrobić zwiastun z aktorami i nie być pośmiewiskiem? Na ratunek przychodzi Japonia. Jak dla mnie, ten spot, jak i najnowsza reklama MGS-a, to totalne mistrzostwo. Samoświadome, żartobliwe, a przede wszystkim, nie mam na to lepszego słowa, fajne. Reklama wyśmiewa trochę samych Japończyków, trochę szydzi z cosplayu, no i też ten sławny tekst I'm Batman. Cosplay nanka ze arimasen. Origa! Wystarczy tylko odrobinę dystansu i świadomości tego, jakich mamy konsumentów. Arkham Knighta gracze już kupili, no przynajmniej ci konsolowi. Pozostaje nam sprzedać gry fanom Batmana. No bo czy pani Nowakowa spod piątki kupi Batmana? No nie, niezależnie jaką reklamę by jej nie puścić, nie wciśniemy na siłę tego konsumentowi tego typu. Oglądana w tle reklamy NGS-a potwierdza nasze wnioski. Mimo że technicznie przypomina stare reklamy, gdzie gameplayu było jak na lekarstwo. Celujemy w tych, którzy są obeznani w temacie, albo w tych, którzy mogliby się w to wciągnąć. Reklama z dystansem i świadoma tego, kim są gracze, zdaje się być idealna. No ale czy na pewno? Why would they even make something like this? A mom's disapproval has always been an accurate barometer of what is cool.
So Dead Space 2 was put to the test. Kampania marketingowa Dead Space 2 jest w moim odczuciu fatalna. Tak, wiem, że moja matka nie lubi gier, nie musicie mi o tym przypominać. Zamysł może był dobry, ale w praktyce, no, nie sprawdziło się to. Reakcje rzekomo prawdziwych pań są tak sztuczne, jak osiedlowe pustaki. No i nie chodzi mi tu o cegły. Pozostaje sobie zadać pytanie, co wyszło nie tak i jakie wnioski można z tego wyciągnąć. Wydaje mi się, że chodzi tu o aktorów, którzy na siłę próbują być poważni. No bo nie wierzycie chyba, że to są prawdziwe kobiety. Dla porównania, Konami swego czasu, zanim anulowało pewną bardzo fajną grę, reklamowało ją tak, że zaprosiło japońskie babcie i młode Japoneczki, żeby sobie pograły. Na kilometr widać, że inspirowane jest to popularnością let's playów ze strasznych gier, które można znaleźć na YouTubie, ale przynajmniej nie trąci to takim bełkotem jednej z pań jak w Dead Space 2. Szukając idealnego sposobu na reklamowanie gry lub sprzętu do wszystkich graczy, skłoniłbym się ku ukoronowaniu Sony i ich kampanii It Only Does Everything. But since my boyfriend got it, he's been totally ignoring me. Okay. Oh. Okay, hold on. Hello. Thanks for coming. Kiedy to Sony zaczynało powoli przebijać Xboxa w zeszłej generacji, odbyło się to właśnie przy akompaniamencie tej serii reklam. Ich gwiazdą był niejaki Kevin Butler, trochę cyniczny, trochę zblazowany pracownik z Sony, który tak naprawdę był fikcyjną postacią graną przez mało znanego aktora, niejakiego Jerry'ego Lamberta. Kevin Butler w trochę przerysowany sposób odgrywał typowego kolesia z korpo, który trochę kpi z graczy, śmieje się z konkurencji i przede wszystkim uważa, że PS3 jest najlepszą rzeczą pod słońcem. Efekt był świetny. Nie wiem, kto odpowiedzialny jest za tą kampanię marketingową, no ale pewnie dostał już solidnie zasłużoną podwyżkę. Oczywiste jest też to, że te reklamy nie powstałyby w czasach, kiedy robiło się to tak. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. Kevin Butler raz beształ dzieciaka, który nie pozwala babci oglądać filmów na Blu-rayu, innym razem ignorował czyjąś narzekającą dziewczynę, bo grał w God of War, a raz nawet zagrał z Jackiem Tretonem przez sieć. I to jest właśnie sposób na reklamę. Reklama samoświadoma, z dystansem i taka, która nie robi z konsumenta idioty. No, przynajmniej w moim odczuciu. Nie ma co stawiać przed kamerą celebrytów, czy robić z gier nie wiadomo co. Wydaje mi się, że my gracze, którzy spędzamy więcej czasu przed monitorem niż telewizorem, czujemy, kiedy ktoś chce nas zrobić w konia i automatycznie mówimy nie. Albo śmiejemy się, bo twórcy reklamują durną grę mobilną za pomocą Kate Upton. You and I will revisit them soon enough. Do you wanna come and play? Dlatego mam tu wiadomość dla marketingowców. Bądźcie szczerzy i szanujcie graczy. Bo jeszcze pomyślimy, że jesteście zdesperowani i nie damy wam szansy. Albo w ogóle to przestańcie się starać, bo i tak wszystko zależy od Metacritica. Jeżeli ominąłem jakieś fajne, kuriozalne reklamy, to zapraszam do komentarzy, żebyście mi o nich dali znać. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.